Cześć, mówi Zbychowiec. Na początku prosiłbym Was o wciśnięcie tego linka, żeby uruchomić muzykę, która będzie wleciała w tle, ponieważ nie chcę mieć kłopotów tutaj z prawami autorskimi. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z moich ulubionych wykonawców muzycznych, konkretnie wykonawców muzyki reggae, Bobby Marleyu, który obchodził dzisiaj 68. urodziny. Ogólnie rzecz biorąc, jest to moim zdaniem bardzo ciekawa postać pod względem właśnie historii życia. Świetnie to ujął Timothy White w książce Catch a Fire, Życie Boba Marleya. Ona jest dostępna od paru lat już w Polsce. Gruba trochę. Dla niektórych może to się wydawać lekko przerażające, ale bardzo lekko się to czyta i jest to naprawdę wielkie kompendium wiedzy nie tylko o samym właśnie Robercie Nesta Marleyu, ale w ogóle o całej muzyce reggae, więc polecam. Ogólnie rzecz biorąc, no tak, no, można powiedzieć, że może Bob Marley nie jest najlepszym wokalistą reggae, chociaż to też jak to ocenić, no bo jak? Że byli może lepsi, byli wcześniejsi wykonawcy, ale można też powiedzieć, że wybił się troszkę podstępem, no bo szantażowali speakerów radiowych, żeby puszczali kawałki jego zespołu, ale nie można było mówić na pewno jednego talentu, takiej samodyscypliny, ogarnięcia no i wielu naprawdę wspaniałych hitów, które bardzo wpadają w ucho, które zna wiele osób, nawet niekoniecznie związanych z tą muzyką. No i tak, moim zdaniem, jeżeli miałbym zestawić takie trzy najlepsze płyty, które Boba Marleya, które i Wailersów właściwie, to moim zdaniem na pierwszym miejscu byłaby płyta Survival, na drugim miejscu byłaby płyta Uprising, którą zresztą mam na winylu i polecam ogólnie nie tylko Marleya słuchać na winylu, ponieważ no, to ma zupełnie inne brzmienie. Poza tym jeszcze, jeżeli dostajemy taką płytę winylową, powiedzmy Marleya, to zazwyczaj jest to tłoczone albo właśnie na Jamajce, albo jeszcze gdzieś jest to jakiś stare tłoczenie, to w ogóle niesamowita rzecz. No i na trzecim miejscu by się znalazła płyta Live. Też moim zdaniem bardzo fajna. No i powiedzmy ogólnie też moim zdaniem nie docenia się tych pierwszych utworów z czasów jeszcze, kiedy Wailersi wykonywali muzykę ska. Też jest warto sięgnąć po te takie najstarsze nagrania i one też no, mają dużo bardzo fajnych, no fajnie się tego słucha po prostu. No i to by było na tyle dzisiaj, szczęśliwego dnia. Jakoś tam możecie sobie uczcić ten dzień urodzinowy. Wiem, że w niektórych miastach w Polsce organizowane są jakieś imprezy, są systemowe czy inne, więc wszystkiego najlepszego. Cześć!